Witajcie pięknie, kochani, w pierwszym odcinku kulinarnym u Bacy na Cac. Połączymy dzisiaj, kochani, delikatnie kuchnię amerykańską, kuchnię polską z kuchnią śląską, no i delikatnie góralską. Dlaczego? Otóż dzisiaj, kochani, pokażę Wam, w jaki sposób, w profesjonalny sposób przygotować zdrowego, prawdziwego góral burgera. Zabieramy się, kochani, za nasze produkty, czyli bierzemy czosnek, który delikatnie obieramy. I te dwa ząbki sosku, kochani, teraz ich delikatnie zakrajamy. W ten sposób, kochani. Wszystko zacinamy, żeby to wszystko pasowało. Rzeczą wiadomą, że sosy najlepiej przygotować porą wcześniej, czyli na przykład dzień wcześniej, przetrzymać go w chłodniej, w warunkach chłodniczych, co by się przeżarł. Kiedy mamy już nasz czosnek prawie zbity, kochani, delikatnie przesypujemy go do naszego jogurtu naturalnego i tutaj delikatnie go w tej chwili, kochani, dodajemy. Mamy, kochani, nasz czosnek we środku, do tego delikatnie pieprzu, najlepiej pieprz świeży. Zakwasimy go delikatnie, kochani, cytryną, ponieważ czosnek lubi cytrynę w towarzystwie jogurtu. Sól ziarnista, kochani, delikatnie zamieszamy. Zabierzemy się delikatnie za cytrynę, przeciśniemy ją przez paluszki w ten sposób, żeby pestka nam nie wpadła do środka. To też bardzo istotny element, kochani. Teraz ich zabieramy się za kolejny jogurt, kochani, naturalny. I do jogurtu naturalnego, kochani, tu w tym miejscu dodajemy teraz ich świeżo przetarte pomidory. To też jest bardzo istotne. Dodajemy odpowiednią ilość. Zamieszać tym wszystkim by należało. Pomidory, kochani, bardzo lubią sól, pomidory bardzo lubią pieprz, więc tutaj ponownie dodamy pieprzu, dodamy soli. Do tego wszystkiego należałoby dodać odrobinę pietruszki. Naturalnie nasz pietruszki, kochani, którą mamy tutaj delikatnie i ją po prostu zakroimy w taki sposób. Kochani, mamy nasz pietruszki, dodajemy do środka, do tego naszego sosu, który przygotowujemy w tej chwili, odrobinę majeranku, dodamy delikatnie nasz majeranek, kochani, żeby to wszystko przeszło smakiem. Na to wszystko dodamy, kochani, świeżo mielony pieprz, no i bawimy się, kochani, w tej chwili naszą solą. Ale zanim to wszystko odstawimy, weźmiemy, kochani, ogóreczka kiszonego. Tak jest. W drobną kosteczkę to wszystko zakroimy i dodamy to wszystko do naszego sosu pomidorowego, który podkreśli smak naszego burgera. Te ogóreczki nie muszą być tak pokrojone, wiecie, w mikrokostkę, ale w taki sposób, żeby było delikatnie wyczuwalne podczas jedzenia. Dodajemy to do naszego sosu pomidorowego, kochani. Mamy, mieszamy, kochani, to wszystko. Teraz weźmiemy naszą bazylię, kochani. I naszą bazylię, kochani, delikatnie oberwiemy. Do smaku. 3 listki nam wystarczą. To ma tylko delikatnie podkreślić nasz smak. I do środka, kochani. A teraz, kochani, zabieramy się za nasze świeże pieczywo. Zakrajamy go w ten sposób. No i, kochani, mamy dwie bułeczki. A teraz ich na jedną z nich dajemy nasz sos. Jeden sos pomidorowy, kochani, który zakładamy w ten sposób. Dlaczego to jest ważne, żeby ta bułka była wysmarowana, kochani, na kącikach? Jest to istotne dlatego, że podczas wypiekania tej bułki z buntem w piecu nie obsuszy nam się ona w taki sposób, że będzie ona krucha, a będzie ona taka, jak powinna być. Zachowa swoje właściwości. Zabieramy się, kochani, za sos czosnkowy, którym przesmarujemy wierch naszej bułki, kochani. Prawdziwy góral burger powinien mieć sobie, kochani, pieczarkę. Pieczarka oczywiście powinna być odparowana. To też jest istotne, dlatego zabieramy się za świeże pieczarki, kochani, a tą pieczareczkę mamy w ręku. Poleciała. Mamy tą pieczarkę w ręku, kochani, nie przejmujmy się, musi być też żartem. Więc kiedy już ją mamy startą, a już jesteśmy u końca właśnie tarcia, tą pieczarkę, kochani, odstawiamy w takie miejsce, żeby ją można było odparować. Ale zanim ją odparujemy, kochani, tutaj delikatnie na to syćko dodamy sobie, kochani, odrobinę naszego pieprzu, kochani, pieprzu kolorowego, tak jest, i pieprzu ziołowego. Delikatnie solą, kochani, i to syćko stawiamy, kochani, na naszą płytę, żeby to syćko odparowało. Zajmiemy się buncem, kochani. Bunce mamy trzy rodzaje. Mamy bunca tutaj czosnkowego, mamy, kochani, bunca z czarnusku, no i mamy, kochani, też bunca wędzonego. Kochani, bunt owędzony, który pachnie nam tym, kochani, podhalem w taki sposób, jak należy. Naszego bunta wędzonego, którego zakroimy na grubsze plastry, nie na cieniutkie. Pamiętajcie, grubsze plastry, żeby ten bunt podczas wypiekania w piecu delikatnie się nam rozpuścił. Bierzemy, kochani, dół bułki. No i wykładamy bunta. Tak to powinno wyglądać, ale nie, 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 nie. Tak to by wyglądało gdzieś, ale u nas, kochani, na spód jeszcze musimy dołożyć. I hopsa, ha, kochani, bardzo ważny element, o którym nie jeden by zapomniał, to... Kochani, cebula. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jedno jest pewne, kochani, czegoś ich takiego jeszcze nie jedli. A ten, który kosztował, ten powie i sam przyzna, jak to wszystko smakuje. Krajamy sobie, kochani, cieniutkie talarki w ten sposób. Góral burger powinien być tak wykonany, żeby ta cebulka, kochani, była rozłożona po samym spodzie w taki sposób, żeby była wyczuwalna. I tutaj założymy naszego bunta wędzonego, kochani. Przełożymy go delikatnie buncem z czarnuską do smaku. Dołożymy bunta ze czosnkiem niedźwiedzim, kochani. Na to syczko znowu bunca w taki sposób.
co by spód tego burgera, kochani, był pokryty w całości naszym serem. I teraz, Ignato, syczko, kochani, należałoby nałożyć włos sypeczka. Ja osobiście preferuję na łoscypku wędzonym i my pozwolimy sobie w ten sposób zakroić. Tutaj łoscypka kroimy o grubości, kochani, no 5 mm. Zakładamy to syczko, kochani, na wierzch naszego burgera w ten sposób. I kiedy to mamy syczko przygotowane, śmiało można by powiedzieć, jedź kurczaku się do solarium, delikatnie opiec. A my zabierzemy się, kochani, za nasz kunst kulinarny, czyli, kochani, na świeżutki, prawdziwy bocek. Bocek, kochani, delikatnie uwędzony, który zakroimy na paski, na talarki, dwa plasterki bocku. Takie plasterki, nie za grube, nie za chude. I wyłożymy je sobie, kochani, tu w tym miejscu, właśnie na grilla. I zabiorę się, kochani, za naszą prawdziwą kiełbasę. Bez łocu, bez pazura, bez kopyta. Taka powinna być prawdziwa kiełbasa. Kochani, zaczynamy ją na paski, w ten sposób, kochani, zaciągając nożem dwa plasterki. I te dwa plasterki, kochani, zakładamy podobnie na grilla, w ten sposób. Niech to syczko się nam grilluje, niech to syczko zaczyna smaku nabierać. Teraz ich należałoby się zabrać, kochani, za świeżego pomidorka. Pomidor powinien być wycuwalny, więc pozwolimy sobie ukroić grubszy plasterek. Myślę, że ten jeden grubszy plasterek w zupełności nam wystarczy. Więc zabieramy się, kochani, za oliwy i tą oliwą, kochani, delikatnie terasik. Zalewamy naszą dyszkę, zalewamy ją w taki sposób, teraz kiedy mamy już ręce natłuszczone, chwytamy się za kawałek mięcha, kochani. No i zaczynamy formować nasze mięso, kochani, nasze kuleczki, bawimy się tym. Mięso oczywiście przyprawione, pamiętajcie bardzo ważną rzecz, którą wam teraz powiem, kochani, i podstawową. Nigdy w życiu nie solimy mięsa wołowego przed smażeniem, przed grillowaniem, dlatego że mięso robi się gumowe, mięso robi się niesmaczne. Mięso dosalamy dopiero na samym końcu, kochani, rzucamy po prostu. W ten sposób. Delikatnie pociskamy po mięsku w taki sposób, żeby uformować, kochani, to mięso, żeby to syczko smakowało. Brzegi równamy nożem w ten sposób, kochani. Mięso delikatnie zaprawione jest kminkiem do smaku. I teraz, kochani, to syczko wędruje prosto na naszego grilla. Spód bułki idealnie przyrobiony, bunt delikatnie się rozpuścił, a pod buntem nasza cebulka wypuściła ten smak. Należałoby dodać naszą piecareczkę, kochani, która już odparowała, więc delikatnie zasypiemy naszego bunta piecarką, kochani, w ten sposób. Sosem czosnkowym, kochani, delikatnie traktujemy naszą piecarkę w ten sposób. No, można wziąć sałatę, kochani, i położyć ją w ten sposób. Można też sałatę wziąć, zasiatkować delikatnie. Można ją porwać, a ja sobie ją porwę. A czemu miałbym jej nie porwać? Przecież ja się sałaty nie boję. A sałata im bardziej porwana, tym lepiej smakować powinna, bardziej wysuwalna. Użyjemy ponownie naszej cytryny, kochani, magicznej cytryny, którą przecisniemy, żeby podkreślić kwasowość tego mięsa, podkreślić kwasowość, kochani, tej sałaty. I bierzemy nasze mięsko, które idealnie się nam już wygrillowało. Zakładamy, kochani, na wierzch na tą sałatkę. Na to syczko, kochani, teraz ich możemy założyć nasz sos przygotowany pomidorowy z dodatkiem, kochani, ogórecka, żeby podkreślić smak naszego burgera. Przekładamy to syczko, kochani, delikatnie ogóreczkiem kiszonym w ten sposób. No i plastereczek naszego pomidora, kochani, żeby to syczko zaczynało smakować. Na sam wierzch, kochani, zabieramy się za naszego placka ziemniaczanego, a jest on idealnie przygotowany i zakładamy go w ten sposób. Teraz ich na to syczko ponownie zadajemy nasz sos czosnkowy. Zakładamy, kochani, nasz wygrillowany bocek z kiełbaską. To bardzo ważny element tego góralburgera. Zakładamy to w ten sposób, czyli na przemian. Kiełbaska, bocek, kochani, delikatnie kropla naszego sosu pomidorowego w towarzystwie właśnie naszej naci pietruszki. Troszkę pikanterii, troszkę smaku. Więc użyjemy sobie, kochani, tutaj naszą papryczkę skorpiona. Kochani, ostrożnie ze skorpionem. Można użyć innej ostrej papryczki, co je podkreślić smak tego burgera, więc zabieramy się, kochani, i dosłownie delikatnie. I tak, kochani, ta papryczka powinna być teraz ich na bieg nałożona, porozrzucana. Jest to ostry rodzaj papryczki, więc rozrzucamy go gdzie niegdzie, żeby się nie przegryźć przypadkiem w samej papryczce. Bierzemy naszą żurawinkę, jak widzicie, i delikatnie koronujemy, kochani, delikatnie, nie za dużo, nie za dużo. To syczko, kochani, można ubrać teraz ich jeszcze odrobiną rozmarynu, który powinien tak naprawdę być dodany bezpośrednio na mięso, ale my pozwolimy sobie go położyć w towarzystwie żurawinki. Pozwolimy sobie zasilnić delikatnie z bazylii. Sosik czosnkowy, no sosik czosnkowy, żurawinka. Zamykamy, kochani. Przestrzelamy to syczko kikiem. No i można by powiedzieć jedno, kochani. Co by wam przede wszystkim, kochani, smakowało, bo to jest najważniejsze, co by wam smakowało, a smakować powinno, nie jednemu. Śmiałbym powiedział, kochani, że zaspokoiłem się, jeżeli chodzi o napoje. Mam nadzieję, że będzie wam smakowało. Dzięki, żeście byli. Zapraszam was za tydzień w sobotę o 19:50. A zrobimy co? Sami zobaczycie. Hej!